Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Naszym gościem jest dzisiaj pan Marcin Żukowski ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Harcerze świętują stulecie niepodległości? Świętują. Harcerze zawsze cieszą się niepodległością, a okrągła rocznica setna daje tych powodów więcej niż zwykle. No właśnie, bo to jest tak, że w okresie, tym szczególnym okresie, dużo się mówi o patriotyzmie. A czy w pana ocenie jest dzisiaj miejsce na wychowanie patriotyczne? Czy te związki, na przykład, które zajmują się młodzieżą, rzeczywiście wychowują patriotów? Mogę mówić o swoich doświadczeniach i o tych organizacjach, w których działalność jestem zaangażowany, na przykład Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jeżeli miałbym odpowiedzieć krótko, to tak, wychowuje patriotów, wychowuje z uwrażliwieniem na sprawy patriotyczne. Mogę mnożyć, podać kilka przykładów takich akcji, jeżeli jest teraz na to czas. Młodzi ludzie jak najbardziej są zainteresowani tego typu aktywnością. Takie postawy patriotyczne, prowspólnotowe są dla nich atrakcyjne i uważają je za dobre. A jak młodzi ludzie rozumieją dzisiaj patriotyzm? Harcerze na pewno jako służbę. Naszą taką triadą harcerską jest służba Bogu, Polsce i bliźnim, więc jeżeli harcerza ktoś zapyta, jak rozumie patriotyzm, to właśnie poprzez służbę na rzecz wspólnego dobra. No właśnie, w przypadku harcerstwa kwestia zapisania się to jest decyzja młodego człowieka, czy też jego rodziców? To zależy, o jak młodym człowieku mówimy. Nawet jeżeli to jest chłopak 11-12-letni, to bardzo często jest sam zainteresowany podczas akcji naborowej, widzi starszych kolegów w mundurach, jest to dla niego magnes. Jeżeli jest wsparcie rodzica, który rozumie, że harcerstwo daje dużo dobrego i wspiera, wspomaga wychowanie młodego człowieka, no to ta siła oddziaływania jest większa, choć są też przypadki, że to bardziej rodzic chce niż harcerz, a później harcerza próbujemy przekonać do tego, że jednak rodzic ma rację. No bo to trochę jest tak, że przez lata mówiło się, że taką kuźnią charakterów, szczególnie męskich, to była służba wojskowa. No, dzisiaj nie ma obowiązkowej służby wojskowej. Czy harcerstwo w związku z tym na wcześniejszym etapie przejęło trochę tę rolę kształtowania charakterów, postaw życiowych? Z pewnością i myślę, że nie musiało przejmować, tylko harcerstwo, dobre harcerstwo zawsze taką rolę pełniło. I nawet patrząc na naszych bohaterów narodowych, ilu spośród nich było harcerzami i ilu spośród nich zachowało się tak, jak się zachowało właśnie dlatego, że było w harcerstwie. Są opinie, są ślady, zapisy opinii na przykład Henryka Flamego Bartka, znanego nam na Opolszczyźnie poprzez Starych Grodków i Baród, gdzie jego żołnierze zostali zamordowani. Opinie, które mówią, że Bartek niesamowicie cenił harcerzy, ponieważ uważał, że to są ludzie najlepiej przygotowani do służby wojskowej, najlepiej przygotowani do trudnych warunków bytowych, którzy mimo trudności zachowywali jakiś tam optymizm i wpływali dobrze na grupę. Więc harcerstwo przygotowuje, mam nadzieję, równie dobrze, tak jak kiedyś, do różnych wyzwań. Oby to nigdy nie były wyzwania te najgorsze, najtragiczniejsze, ale do takich trudów codzienności życia też przygotowuje dobrze. No chociażby nasze warunki obozowania, gdzie młody człowiek musi pojechać do lasu, rozbić namiot razem z zastępem, zbudować sobie pryczę, półkę, prawda, załatwiać podstawowe potrzeby w warunkach leśnych. Na pewno jest to wymagające, ale dla kogoś, kto przeżył jeden, drugi, trzeci, piąty obóz, no to naprawdę trudno jest czymkolwiek go zaskoczyć z takich zwyczajnych trudów życia i myślę, że tutaj spokojnie harcerstwo może konkurować w pozytywnym słowa znaczeniu z tą dawną służbą wojskową, która przygotowywała młodych mężczyzn do życia. Ale mówił pan o tym, że harcerstwo dzisiaj to jest głównie służba, więc na czym ta służba polega? Jakiego rodzaju to jest służba? W jakie działania państwo jako harcerze się angażują? Ja działam w Podsudeckim Związku Drużyn, to są głównie dwa ośrodki, Głubczyce i Głuchołazy. Bardzo dobrą współpracę mamy na przykład ze Stowarzyszeniem Odranie Men. To jest stowarzyszenie, które organizuje dużą akcję Rodacy Bohaterom i ta akcja Rodacy Bohaterom ma kilka wątków. Przede wszystkim są to paczki dla kresowych kombatantów, dla ludzi, którzy po 1944-1945 roku zostali na kresach, a którzy się angażowali zbrojnie w odzyskiwanie
niepodległości. Jeszcze grupka tych kombatantów żyje i na Litwie, i na Białorusi, i na Ukrainie, ale to nie tylko kombatanci, bo też Polacy, którzy na co dzień tam pielęgnują polskość i na pewno ich postawy są swego rodzaju współczesnym heroizmem i bohaterstwem. Innym elementem akcji jest troska o kresowe cmentarze. Nie te największe, bo o nich zazwyczaj się pamięta, ale te malutkie cmentarze, cmentarze wojenne, jak choćby cmentarz w Surkątach na Białorusi, gdzie była stoczona, dzisiaj się o tym mówi, pierwsza bitwa żołnierzy wyklętych z Armią Czerwoną. Są to na przykład wczasy dla kombatantów. W tym roku, w październiku, 10-dniowy pobyt dla kombatantów organizowany w Juracie i we wszystkie z tych akcji angażują się nasi harcerze. To znaczy, raz, że służą tym starszym ludziom, weteranom, świadkom przeszłości, ale też poprzez obcowanie z nimi, poprzez rozmowy uwrażliwiają się pod kątem postaw patriotycznych, tego jak postrzegać dobro wspólne, czym jest ojczyzna, czym jest patriotyzm, że warto się uczyć, prawda, dla dobra wspólnego, bo uczę się i dla siebie i później to, co będę wiedział, mogę dać innym. A warto, myślę, przypomnieć, że akcja, od której pan zaczął, czyli paczka dla bohatera. Rodacy bohaterom. Rodacy bohaterom trwa i zbierane są zarówno paczki, jak też i akces tych osób, które chciałby się zaangażować w przygotowanie tych paczek. Powiedzmy więc kilka słów, gdzie te paczki można składać, z kim należy się kontaktować? Jasne. Informacje na temat akcji można znaleźć na stronie internetowej rodacybohaterom.pl. www.rodacybohaterompisanelocznie.pl. Tam jest kontakt do naszego koordynatora z Wrocławia. On spokojnie może przekazać kontakty na koordynatorów lokalnych. Od niedawna działa oddział Opolski Stowarzyszenia Odra Niemen. My jako harcerze bardzo blisko, jak już wspomniałem, współpracujemy i poniekąd też koordynujemy zbiórki paczek lokalnie. No, dotychczas paczki były zbierane i w Kluczborku, i w Głubczycach, i w Głuchołazach, i w Opolu, w Grodkowie, i w kilku jeszcze innych miejscach. To nie znaczy, że w tym roku też tam muszą być zbierane, choć byłoby bardzo miło. Jesteśmy otwarci na wszelkie próby, wszelkie przejawy wsparcia. Jeżeli ktoś chce się włączyć do akcji, zapraszamy. Teraz w okresie 1 listopada prowadziliśmy kwesty. Województwo Opolskie, choć do największych w kraju, w państwie nie należy, zebraliśmy łącznie w 3 miejscowościach ponad 11 tysięcy złotych na właśnie organizację tej akcji, głównie paczkowej, bo zrobić paczki to jest jedno, ale trzeba je tam zawieźć. Cała logistyka jest też bardzo kosztochłonna. Więc serdecznie zapraszamy i klasy, i grupy. Łatwiej jest przez to, że wielu repatriantów osiadło właśnie w naszym województwie, łatwiej jest zorganizować takie akcje pomocy tym, którzy pozostali na kresach? Myślę, że jeżeli ktoś ma związki rodzinne, to podchodzi do tego z taką wrażliwością sporą, choć no nie jest to powiedziane, że tylko kresowianie angażują się w akcje, no ale mogę podać przykład. W zeszłym roku tam jest parafia Nowy Świętów Wilamowice pod Głuchołazami, są dwie wioski w jednej parafii, to w tej małej parafii 35 paczek przygotowano, gdzie wartość jednej paczki to jest około 100 zł. Więc naprawdę jest to fenomenalne, nie jedno miasto tylu paczek nie przygotowuje, jak przygotowano tam w tych miejscowościach. A to za sprawą młodego koordynatora, który poczuł, że to jest właśnie pole służby bardzo dobre. Więc można nie tylko w dużych miastach, ale i w każdym ośrodku, a nawet jak ktoś chciałby indywidualnie przygotować jedną paczkę, to też będzie nam bardzo miło. Zastanawiam się, w jaki sposób najprościej chyba byłoby na Facebooku znaleźć profil Stowarzyszenie Odra Niemen Oddział Opolski. I tam za sprawą Facebooka próbować się kontaktować, na pewno będzie odpowiedź na każdą chęć wsparcia. Myślę, że okazja jest znakomita. No, jutrzejsze święto, 11 listopada, rocznica odzyskania niepodległości, może być takim dobrym wstępem do działalności na rzecz naszych rodaków na wschodzie. Na pewno jest to bardzo dobry moment do tego, żeby myśleć, żeby na nowo myśleć o patriotyzmie jako pewnym zbiorowym obowiązku, prawda? No, naszym obowiązkiem jest również pamiętanie o rodakach, którzy zostali za wschodnią granicą nie z własnej woli. Oni są u siebie od pokoleń, a naszym obowiązkiem jest o nich pamiętać. I te paczki dla niektórych są bardzo ważne, są, nie chcę używać górnolotnych słów, ale być może i poniekąd ratujące życie na co dzień. To dla wielu
ten prosty gest, paczka z Polski, że gdzieś tam jakaś szkoła czy jakaś grupa pod Opolem przygotowała paczkę dla osoby mieszkającej 1000 km dalej tylko dlatego, że wiąże nas wspólnota narodowa, to jest dla nich nieprawdopodobnie wzruszające, no a dla nas też jest to wzruszające, że możemy brać w tym udział. Dziękuję bardzo za rozmowę. Marcin Żukowski, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.